Ależ pięknie. A, już po gumce. Niestety po gumce. Nie są zatrwałe te Soft 4 Play. I tak pięknie sam wyszedłeś na brzeg. Tym razem nie jest szczotka. Ach, nie wziąłem drugiego Soft 4 Play'a, czego żałuję. Bo fajnie chodzi przy powierzchni. Już go tu mierzymy. 70, tak? Dosyć grubiutki, już zbiera sadełko na zimę. Piękny. Taki. No i niestety, trzeba zmienić na coś innego, choć zapowiadało się bardzo dobrze. Został na szczęście systemik, a gumy Savage Gear można dokupywać, także nie ma aż tak wielkiej straty, ale do sklepu trzeba będzie iść. Teraz spróbuję nowego nabytku. Wygląda to tak, Spinner Bite, bardzo popularne w Stanach Zjednoczonych. I widziałem też dużo osób używających to w Szwecji, także zobaczymy, jak to będzie się sprawować w Irlandii.
No jest. Znacznie mniejszy. No jest. Jest kolejny, fajnie się zaczepił. Tak. Lecimy do wody. Tu ci będzie wygodnie. Nieźle, no biorą. Nieduże, bo i rzeczka nie jest duża, choć wątpię, żeby tu nie kryło coś się naprawdę wielkiego. Jest pierwszy dzień października i jak na jesień przystało, szczupaczki biorą. Zobaczymy, przecież nie jest powiedziane, że nic większego jeszcze nie wejdzie. Jak na razie największy dzisiaj 70. Nie widziałem tego pierwszego, bo zdążył uciec, ale też nie był większy chyba niż 70 cm, także oczywiście zabawa jest.
Aha, czekaj, czekaj. No i jest kolejny. Wspaniale. Już właśnie wracam. I założyłem jeszcze woblerka. Fajnie pracuje. Schodzi mniej więcej na głębokość metra. Na wszystko inne brania się skończyły i postanowiłem zmienić troszeczkę taktykę. Odbić od powierzchni i opłaciło się. Bardzo fajny. Dość tłuściuchny. Zaraz go zmierzę. Sześćdziesiąt sześć, ale fighter. O, coś tutaj jest w brzuszku. Ciężko stwierdzić, o, dość duże. Jaki to jest kształt? Może widzicie to zagięcie? No, chyba to jest rybi kształt. Także łakomczuszek ma coś w brzuchu. Przed zimą, jak widać, jedzą na potęgę. Tak jest. Proszę, to jest sprawca. No dobra, na tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj. Parę sztuk weszło. Nie były to oczywiście wielkie szczupaki, ale zawsze coś tam jest. Emocje były, szczupaczki dość silne. Jest październik, także coraz bardziej głodne. Wydaje mi się, że może być już tylko coraz lepiej. Stan wody na razie pozwala jeszcze łowić w rzekach, także póki co skupię się jeszcze na rzekach, co nie oznacza, że nie wybiorę się wkrótce na jezioro. Być może ze spławikiem, z martwą rybką, także serdecznie Was muszę zaprosić od razu na przyszły odcinek. Nie mogę powiedzieć, że będzie to kolejny, ale na pewno wkrótce wybiorę się z martwą rybką, być może z makrelą, z płocią na jeziorko ze spławikiem i zobaczymy, czy może uda się tam złapać coś tłuściejszego. Zatem na dzisiaj to wszystko. Dzięki za uwagę. Zapraszam oczywiście do przyszłych odcinków i dziękuję jak zwykle za obejrzenie dzisiejszego. Do zobaczenia wkrótce.